Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w audycji Gość dnia. Dziś moim gościem jest młodszy inspektor magister Grzegorz Grabowski, komendant powiatowy Policji w Ciechanowie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Od 13 lutego do 26 lutego policja prowadziła działania pod kryptonimem Bezpieczne Ferie 2017. Na czym polegały te działania i podsumujmy, czy te ferie były bezpieczne w powiecie ciechanowskim? Najważniejszą informacją oczywiście jest taka informacja, że w czasie ferii tego okresu od 13 do 26 lutego nie odnotowaliśmy żadnego wypadku drogowego, czyli nikt nie został ranny, nikt nie został zabity, a właśnie o to nam chodziło, żeby efekt tych naszych działań i profilaktycznych, i tych, które były realizowane bezpośrednio na drogach przez policjantów ruchu drogowego, żeby przyniosły efekt w postaci braku zdarzeń, które mają charakter wypadków drogowych. Niemniej jednak doszło do 33 w tym czasie kolizje drogowe. Warunki były zmienne w tym czasie, w zasadzie trudne, można powiedzieć. Ta liczba kolizji jest dosyć spora, natomiast na szczęście te kolizje wszystkie miały miejsce przy niewielkich prędkościach, w związku z tym tutaj ucierpiały tylko i wyłącznie samochody. W tym czasie ujawniliśmy 11 nietrzeźwych kierujących pojazdami i dwóch kierowców jadących rowerami w stanie nietrzeźwości. W związku z tym ten bilans, jeżeli chodzi o osoby nietrzeźwe, to też jest duży bilans, ponieważ w całym tamtym roku mieliśmy na przykład zatrzymanych 180 nietrzeźwych kierujących, a tutaj w ciągu tylko dwóch tygodni aż 11, którzy zdecydowali się kierować pojazdem w stanie nietrzeźwości, a te kary, przypomnę, w tej chwili za kierowanie w stanie trzeźwości są bardzo duże. No, chociażby grzywna 5000 zł, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 lat do lat 15. No, a poza tym ten najważniejszy aspekt, a mianowicie, no, jeśli ktoś się decyduje na jazdę w takim stanie, to niestety musi mieć świadomość tego, w zasadzie nie ma pewnie tej świadomości, ale powinien to przewidywać, że może stać się sprawcą nieszczęścia dla kogoś, ale również i dla siebie. Nie brakowało też piratów drogowych, którzy znacznie przekraczali prędkość w czasie ferii. Tak, też policjanci ruchu drogowego w tym czasie ferii swoje działania kierunkowali przede wszystkim na kontrolę właśnie prędkości i tych przekroczeń powyżej 50 km na godzinę w tym okresie nie było aż tak dużo, bo tylko 3 w okresie wcześniejszym, gdzie warunki w miesiącu styczniu były troszeczkę lepsze do jazdy. Tych spraw jazdy zatrzymanych było zdecydowanie więcej. No być może, że tutaj też zadziałał ten mechanizm dyslokacji tych służb na ruchu drogowego na drogach krajowych, gdzie no jest potencjalnie największe zagrożenie. No praktycznie może nie było dnia też, żebyśmy nie ujawnili pieszych, którzy przemieszczali się poza terenem zabudowanym bez elementów oblaskowych. To jest nadal problem, który występuje również na naszych drogach powiatu ciechanowskiego. A tutaj już tak na szczęście nie doszło u nas do wypadku, ale obserwujemy to, co dzieje się w województwie, w Polsce, to niestety no praktycznie każdy dzień to jest wypadek z pieszym, który nie posiada elementów oblaskowych. I ta liczba nie spada, niestety. Niestety nie spada i tutaj za pośrednictwem radia apel do wszystkich Państwa, którzy korzystacie z dróg poza terenem zabudowanym w warunkach nocnych. Używajcie Państwo elementów, jakiegokolwiek elementu odblaskowego, ponieważ on może naprawdę uratować życie. To niewiele kosztuje, a może przynieść naprawdę bardzo pożądany efekt w postaci no, tego samopoczucia bezpieczeństwa również, tak, jeżeli przemieszczamy, bo jeżeli ktoś idzie bez tych elementów, no potencjalnie musi się czuć niebezpiecznie, tak? A myślę, że w życiu mamy wiele takich sytuacji stresowych, tutaj niekoniecznie musimy jeszcze sobie dokładać stresu. Dokładnie. Policjanci też prowadzili działania nie tylko na drogach, ale w miejscach zorganizowanego wypoczynku. Tak, to były spotkania z dziećmi w miejscach zorganizowanego wypoczynku, prelekcje na temat bezpiecznego zachowania się i w miejscu zamieszkania, i na lodowisku, w ruchu drogowym. Także no, dzieci bardzo chętnie uczestniczyły, zadawały pytania. I nikt się na grubinie nie ślizgał. Nie, no tutaj ja sam byłem też również z dziećmi swoimi na lodowisku. Tutaj cieszyło się bardzo dużym
zainteresowanie, można było sobie pojeździć w sposób bezpieczny po prostu. A dzieci uczące się w szkołach w Ciechanowie mogły za darmo uczyć się jazdy na łyżwach w czasie ferii. Dokładnie. To też widziałem właśnie, że w określonym czasie można było, tak, bo od 14 do 16 były takie te no też fajnie to wyglądało. Bardzo się cieszę, że to były bezpieczne ferie, rzeczywiście, że nikt nie zginął na drogach powiatu ciechanowskiego, nikt się nie utopił, na szczęście. Dodam tylko jeszcze właśnie w tych obszarach, natomiast jeszcze w obszarze przestępczości, tak? Też nie dozwoliliśmy nieletnich, którzy by byli w sytuacjach, których byśmy zastali w sytuacjach, które mogłyby świadczyć o ich demoralizacji, czyli w stanie po użyciu alkoholu, czy też posiadających środki odurzające, a takich kontroli na terenie miasta było bardzo dużo przez policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego, jak również dzielnicowych i policjantów służby kryminalnej. Czyli młodzież też była grzeczna w ferie. Tak. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Porozmawiajmy teraz o bieżących wydarzeniach. Myślę, że tytułem podsumowania ferii zupełnie wystarczy to, co powiedzieliśmy do tej pory. Nie dalej jak wczoraj. Na terenie powiatu ciechanowskiego miał miejsce poważny wypadek. Pogoda się troszkę polepszyła i to już widać na drogach, że kierowcy troszkę bardziej wciskają pedał gazu. Tak. To, oczywiście, no niestety doszło w dniu wczorajszym do poważnego wypadku na drodze krajowej numer 60 na terenie gminy Ciechanów, gminy wiejskiej, gdzie doszło do zdarzenia czołowego dwóch pojazdów w wyniku niezachowania ostrożności przez jednego kierującego, który wjechał na przeciwny pas ruchu. Dodam też, że ten pojazd był, który spowodował zdarzenie, był zachowanie tego kierującego było rejestrowane przez policjantów ruchu drogowego, którzy jechali za tym pojazdem i ujawnili, że popełniał szereg wykroczeń. Wcześniej, zanim doszło do wypadku. Tak, użyli w związku z tym sygnałów uprzywilejowania, żeby dokonać zatrzymania tego pojazdu. No i niestety i on, uciekając przed policją, po prostu tym pojazdem w pewnym sensie, no pewnie tak, uciekając przed policją, wjechała na przeciwny pas ruchu i doprowadziła do zdarzenia drogowego. Na szczęście nikt nie zginął, bo to jest jedyna. Sytuacja była bardzo trudna, ponieważ wypadkowa dwóch prędkości, obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia, trwających powyżej 7 dni, doznał kierujący tego pojazdu, który jest poszkodowany w wyniku tego zdarzenia. Który jechał prawidłowo, tak. Także tutaj w tym okresie szczególnie, w tym zachowaniu tej kierującej, też powiedziałem, policjanci ruchu drogowego w tej chwili będą szczególną uwagę... A to kobieta, tak? Zwracać uwagę, tak. Będą szczególną zwracać uwagę na prędkość jazdy. Co tej pani grozi? Za spowodowanie wypadku, za niezatrzymanie się na sygnał policji i za te wcześniejsze wykroczenia? Za wykroczenia odpowie oczywiście tak jak się odpowiada za wykroczenia, czyli tutaj grzywna, ale przy niezatrzymaniu się do kontroli grozi również zatrzymanie prawa jazdy. Natomiast za spowodowanie wypadku drogowego grozi kara ograniczenia pozbawienia wolności do lat 3. Zakaz prowadzenia pojazdów od roku do lat 10. Tutaj sąd może zastosować taki środek karny. Nie musi, ale może. Myślę, że w tej sytuacji będziemy wnioskować do prokuratury, żeby taki środek karny zastosowała. I oczywiście niezależnie od tego grzywna za spowodowanie, kara w postaci grzywny za spowodowanie tego wypadku drogowego. Także odpowiedzialność tutaj za spowodowanie jest duża. No tak jak mówię, na szczęście tutaj nikt nie zginął. Gdyby była ofiara ciężkie obrażenia, albo śmiertelna, to wtedy ta kara oczywiście odpowiednio wzrasta. Kara ograniczenia pozbawienia wolności do lat 8. Gdy kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości, albo po narkotykach, albo ucieka z miejsca zdarzenia, to ta kara wzrasta o połowę, czyli nawet do lat 12 odpowiedzialność za spowodowanie wypadku drogowego. No i zakaz prowadzenia pojazdów w takiej sytuacji, nawet na zawsze, czyli dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Także nie ma sensu. Nie ma sensu tak aż źle zachowywać się na drodze, bo to jest raz
odpowiedzialność, a dwa, no, odpowiedzialność karna, natomiast również odpowiedzialność moralna za spowodowanie krzywdy innemu człowiekowi. Panie komendancie, a czy motywy działania tej kobiety są znane policji? Ona złożyła wyjaśnienia, dlaczego się nie zatrzymała, dlaczego uciekła wczoraj przed policją? Ona jest w szpitalu w tej chwili, w związku z tym będzie miała taką możliwość dopiero po opuszczeniu szpitala i dopiero wtedy na tą chwilę takiej informacji nie udzielamy, ponieważ no nie dysponujemy takimi informacjami. Jak już wspomnieliśmy, pogoda się poprawiła, warunki na drodze bardzo się poprawiły i to oznacza, że no, kierowcy też będą chętniej po prostu szybciej jeździć. No, mam nadzieję, że nie. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Policja jest na tą okoliczność doskonale przygotowana. Dysponujecie i radarami, wideorejestratorem, tak. Samochodem z wideorejestratorem. Tak, tutaj na terenie naszego powiatu to jest, też o tym się już w tej chwili nie mówi, bo już się pewnie do tego sprzeczaliśmy, ale myślę, że bardzo dobrą pracę, w cudzysłowie oczywiście, robią fotoradary, które my jako policja zainstalowaliśmy w 2006 roku. Teraz oczywiście te fotoradary są w zarządzie Inspekcji Transportu Drogowego. Natomiast to są miejsca rzeczywiście bezpieczne. W tych miejscach nie dochodzi do wypadków drogowych. No tam, jeśli są te fotoradary w tych miejscach, no to wiadomo, że tutaj tam już policjanci już niepotrzebni są w tym miejscu i czasie, ponieważ no, te drogi są bezpieczne. Z naszej analizy, my służby dedykujemy na podstawie analizy zagrożenia, czyli badamy rok poprzedni, okres, również informacje od mieszkańców. No właśnie, bardzo policji w tej kwestii pomaga mapa zagrożeń, która już z powodzeniem funkcjonuje i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu. No tak, to mapa zagrożeń to jest to taki swoisty program, który poprawia zarządzanie bezpieczeństwem. I tutaj sami mieszkańcy mogą również, mają wpływ na zaznaczanie informacji miejsc, o miejsce dotyczące tam, gdzie jest przekraczana prędkość jazdy. I policjanci ruchu drogowego. I robią to. I policjanci ruchu drogowego w tych miejscach przez kolejne 5 dni mają obowiązek kontrolować prędkość. Nie cały dzień oczywiście, ale wyrywkowo, w ciągu godziny, dwóch, czasami trzech, albo dwa razy dziennie czasami, jeżeli obserwuję tą mapę i widzę, że są zaznaczane rzeczywiście te miejsca, które ja też bym wskazał jako zagrożone. Są to przede wszystkim... Zgłoszenia się potwierdzają w rzeczywistości. Tak, w większości przypadków, jeżeli chodzi o prędkość, to praktycznie, no nie chcę powiedzieć, że stuprocentowo mamy tutaj potwierdzalność, ale prawie stuprocentową potwierdzalność. Są czasami takie miejsca zaznaczane, okolice, tam gdzie na przykład są progi zwalniające, tak, gdzie prędkość jest do 50 km na godzinę, no tam się nie da tak naprawdę szybciej jeździć, no, ale też są zaznaczane takie miejsca. Być może, że mieszkańcy no, widzieli jakiś taki pojedynczy przypadek osoby, która właśnie jechała. Natomiast zasadniczo, no, jeśli badamy takie miejsca wskazane, no to tam, gdzie są te progi, no to wtedy nam jest trudno tutaj stwierdzić, ale raczej no, stwierdzamy, że prędkość na tych odcinkach nie jest przekraczana. I zachęcamy mieszkańców do tego, żeby z tej mapy korzystali. Tak, oczywiście. Tam jest katalog różnych zagrożeń. Tak, tam jest wiele i mających charakter wykroczeń, i z ruchu drogowego, porządkowych, zaśmiecanie, ale również w kontekście również zachowań przestępczych, czyli udzielania środków odurzających, żebractwa. No, jeśli chodzi o miasto, ale również powiat ciechanowski, najwięcej zgłoszeń mamy dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych. A ile tych punktów na tej naszej ciechanowskiej mapie zagrożeń nie zostało już zaznaczonych i sprawdzonych? To znaczy w tamtym roku mieliśmy ponad 330, ale w tamtym roku, a z tym, że trzeba dodać, że od 20 września do końca roku. A w tej chwili mamy 106 takich zgłoszeń. W ciągu do dnia dzisiejszego, łącznie z dzisiejszym dniem, tak, czyli te, które wpłynęły nam do 27, a dzisiaj je odczytaliśmy, bo my zaraz odczytujemy, następnego dnia po zgłoszeniu, my od razu odczytujemy tę informację i kierujemy policjantów w ciągu 5 dni, tak jak wspomniałem wcześniej, policjanci sprawdzają to miejsce, czy dochodzi, czy też nie dochodzi do tych sytuacji, które nam zgłaszają mieszkańcy. To skuteczna pomoc jest dla policji. Tak, to jest dla nas, to tak jak mówię, ale my też widzimy pewne rzeczy i tak mimo tego, że osoby, mieszkańcy nas zgłaszają, tak, to z naszych analiz również wynika, że to są miejsca zagrożone.
ale to bardzo się cieszę z tego, że to jest taka podwójna, jak gdyby, wskazanie, podwójne wskazanie, że i mieszkańcy również obserwują i dobrze diagnozują te wykroczenia. No, chcą żyć w mieście, bardzo się cieszę z tego, w powiecie, który będzie powiatem bezpiecznym. No właśnie. Także kierowcy z ciężką nóżką, uważajcie, miejcie się na baczności, bo i mieszkańcy czuwają, i policja czuwa. A my dużo straszymy, pani redaktor. No trzeba troszeczkę i postraszyć, tak, bo rzeczywiście to jest odpowiedzialność. Natomiast ja mam nadzieję, że tutaj świadomość przede wszystkim. Świadomość, ponieważ no, zyskuje się niewiele. Niewiele się zyskuje. Czasami minutę, czasami półtorej, dwie, może pięć. Ale, a można wiele stracić. A można bardzo wiele stracić. Gdy dojdzie do wypadku, gdzie w pewnym sensie czasami może się w cudzysłowie tak życie zatrzymać, tak, w sensie takim, że komuś nic się już nie będzie liczyło, tak, inne sprawy przechodzą na plan dalszy, niestety tutaj, no i trauma po spowodowaniu takiego zdarzenia, niezależnie czy ktoś jest poszkodowany, czy nie, to traumę przeżywają wszyscy i ofiary, i osoby, które zostały po osobach, które zginęły w tych wypadkach drogowych, a w tamtym roku naprawdę na terenie Mazowsza, Ciechanowa też, powiatu ciechanowskiego, na terenie Mazowsza razem z Warszawą ponad 500 osób zabitych, ponad 500 trumien w ciągu roku, no u nas 13 wypadków, też więcej niż w roku poprzednim. Natomiast ten rok jest rokiem dobrym, bo już tak w zasadzie jesteśmy po dwóch miesiącach. Na tą chwilę mamy 5 wypadków i jedną osobę zabitą w wyniku wypadku drogowego. To właśnie w Ciechanowie na przejściu dla pieszych, bo też jeszcze nie wspomnieliśmy o tych przejściach dla pieszych. To jest w zasadzie te dwie najistotniejsze rzeczy, poza w zasadzie trzy, poza odblaskami, prędkością, alkoholem i jeszcze odblaskami. To jest kolejna, którą może nie będziemy tutaj gradować, czy to jest pierwsza, czy ostatnia, ale przejścia dla pieszych. I to jest zachowania zarówno kierujących, jak i pieszych. Tutaj ruch drogowy, policjanci, dzisiaj zresztą prowadzą policjanci ruchu drogowego działania, bezpieczne przejście. Te działania są cykliczne. Raz w miesiącu zwracają uwagę na zachowania i pieszych, i kierujących w rejonie przejścia dla pieszych. Ja tu w tym miejscu pozdrawiam panią, która mi dzisiaj pod Rossmanem prawie wlazła pod koła. Nie na przejściu dla pieszych. No tak. To... Ale zatrzymała się i przeprosiła, także... Dobrze, porozmawiajmy teraz o wakatach, bo są wakaty w policji i są przyjęcia do policji. Tak, w tym roku w ogóle również w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie mamy już znaczną ilość wakatów. Co prawda już pierwsze wcielenie do służby 22 lutego odbyło się. Do naszej jednostki zostało wcielonych 3 nowych policjantów. Natomiast to jest jeszcze, mamy duży deficyt, w związku z tym w skali garnizonu w tym roku jest do przyjęcia ponad 220 osób, także mam nadzieję, że tutaj mieszkańcy naszego miasta, naszego powiatu również będą chcieli pracować, będą chcieli służyć innym i będą chcieli się wspomniać w zawodzie policjanta, do czego bardzo zachęcam. Kto może się zgłosić? Kobiety, mężczyźni? Nie, to jest... Nie, płeć jest tutaj, nie ma przedziału wiekowego. Mogą wszyscy obywatele polscy, przynajmniej ze średnim wykształceniem, nieskazitelną opinią, nie karani. Na przykład osoby po studiach prawniczych. Tak, ale oni posiadający tytuły ratowników medycznych, podfunurka, to są, tak, tylko że wtedy te osoby w trakcie rekrutacji uzyskują dodatkowe punkty za, na przykład za ukończenie również studiów o charakterze, tam gdzie miały, o charakterze bezpieczeństwa publicznego, załóżmy, tak. Także, natomiast to są takie osoby, nie to, że preferowane, tylko, że w wyniku rekrutacji mają z tego tytułu dodatkowe punkty. Natomiast no, ten proces rekrutacji obejmuje również no, sprawność fizyczną, test z wiedzy, no, test psychologiczny, rozmowa z psychologiem i z tych wszystkich, że tak powiem, konkurencji są określone punkty i dana osoba uzyskuje jakąś tam liczbę punktów i jest klasyfikowana. Czy
wchodzi, czy przechodzi do dalszego etapu czy nie. No, że tak powiem, tak jak się mówi potocznie, to sito jest dosyć duże, gęste, tak, ponieważ 10% osób, które przystąpiły, przechodzi tą rekrutację, także co dziesiąta osoba zostaje przyjmowana. No, ale myślę, że warto się zmierzyć, żeby później ewentualnie nie żałować. Co tak, należy zrobić, żeby... Najlepiej oczywiście sobie o tym poczytać, o rekrutacji w Policji na stronie, czy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, w Komendy Wojewódzkiej, albo Komendy Głównej, to tam już nie ma znaczenia. Tam jest harmonogram, terminarz, ktoś... jakie dokumenty... Tak, ale jeśli na przykład ktoś nie ma możliwości, zapraszam do zespołu KATI do szkolenia Komendy Powiatowej w Ciechanowie przy ulicy 11 Pułku Ułanów 25. Tam można uzyskać informacje, jakie dokumenty są potrzebne, nawet wzory tych dokumentów w związku z tym. I tutaj również my przyjmujemy te dokumenty i przesyłamy później do Komendy Wojewódzkiej Policji 7 w Radomiu, ponieważ całą rekrutacją zajmuje się już właśnie Komenda Wojewódzka Policji 7 w Radomiu. Natomiast później, jak taka osoba trafia do nas, no to jest w okresie służby przygotowawczej, pierwsze 3 lata. Na początku oczywiście jest kierowana, taką osobę oczywiście trzeba umundurować, składa ślubowanie i jest kierowana na 6-miesięczny kurs podstawowy. Po tym kursie jest kierowana jeszcze, wraca do jednostki i po kilkunastu, czasami tygodniach jest kierowana na praktyki zawodowe do oddziałów Policji Prewencji, zazwyczaj w Warszawie. No i po tym okresie, tak w sumie pewno 9-miesięcznym, wraca do komendy i rozpoczyna już tutaj pracę w mieście, którego pochodzi. Tak, tak, panie komendancie, wspomniał pan, że 3 nowych policjantów przyjęliście do pracy. Ile jeszcze jest wolnych stanowisk? W Ciechanowie, w naszej komendzie. To znaczy na dzień dzisiejszy jest 8, natomiast ta liczba niestety jeszcze będzie rosła, większa, dlatego że no, część policjantów również jeszcze złożyli deklarację, że odejdą w tym roku emeryturę. Chcą przejść w stan tak zaopatrzenia emerytalnego, w związku z tym przypuszczam, że będzie również ta liczba większa. Mamy tutaj, nie w Ciechanowie, ale mamy w Płocku samodzielny pododdział Policji Prewencji. Część policjantów, którzy wcześniej nie zostali przyjęci, a pochodzą chociażby z Ciechanowa albo z powiatu, tam pracują, również starają się o to, żeby po odpowiednim czasie służby w pododdziałach i nabraniu pewnego doświadczenia, żeby wrócić do miasta rodzinnego, i takich policjantów bardzo chętnie też przyjmujemy, ponieważ to są policjanci już tak dobrze, bardzo dobrze wyszkoleni, pewnym doświadczeniem. Zachęcamy do zajrzenia i na stronę internetową, i do samej komendy powiatowej policji, żeby się dowiedzieć odnośnie szczegółów, bo są wakaty w policji i warto się zmierzyć z tym wyzwaniem. Zapraszam serdecznie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studio. Przypomnę, że moim i państwa gościem w dzisiejszej audycji Goźnia był młodszy inspektor Grzegorz Grabowski, komendant powiatowy Policji w Ciechanowie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, do widzenia. Pozdrawiam również i do usłyszenia.